Rozdział ósmy. Jak zostać milionerem? Wspomniałem już, że w dzisiejszych czasach istnieje więcej dróg do zdobycia bogactwa niż kiedyś. Jednak podstawowe zasady dotyczące tego, jak zostać milionerem, są zawsze takie same. Wydawaj mniej niż zarabiasz. W poprzednim rozdziale podkreśliłem, że należy wydawać mniej niż się zarabia. A różnicę oszczędzać lub inwestować. Kilka lat temu prowadziłem seminarium na temat sukcesu finansowego. Podczas przerwy stanąłem pod sceną razem z kilkoma uczestnikami. W pewnym momencie zobaczyliśmy młodego człowieka, który przepychał się przez tłum. Wyraźnie było z nim coś nie tak. Był źle ubrany i gdy tylko się odezwał, zrozumieliśmy, że ma jakieś problemy psychiczne. Zapytał: Panie Tracy. Czy ja też mogę odnieść sukces? Nie wiedziałem, co mu odpowiedzieć. Wtedy zaczął mówić dalej. Panie Tracy, mieszkam w domu opieki. Wtedy zrozumiałem, jaka jest jego sytuacja życiowa. Naprawiamy meble, dodał, informując o poziomie swoich kompetencji. Panie Tracy, każdego miesiąca odkładam 100 dolarów. Czy odniosę sukces, jeśli będę tak dalej robił? Akurat dzień wcześniej czytałem o procencie składanym, co nie zdarza mi się zbyt często. Dowiedziałem się, że jeśli ktoś odkłada 100 dolarów miesięcznie i inwestuje te pieniądze w dobry fundusz powierniczy, który rośnie na poziomie 10% rocznie i robi to od skończenia 20 lat do 65 roku życia, zgromadzi majątek 1,118,000 dolarów. Ten młody człowiek, którego sytuacja życiowa nie jest pod żadnym względem korzystna, dostał od kogoś bardzo dobrą radę. Odkładając z zarobionych pieniędzy 100 dolarów miesięcznie, miał szansę na to, żeby stać się jedną z najbogatszych osób w Ameryce. Ostatecznie będzie bogatszy niż lekarze, prawnicy, architekci, inżynierowie i przedsiębiorcy, którzy aż tyle nie odkładali. Jak powiedział Albert Einstein, Procent składany jest największą siłą we wszechświecie. Regularne inwestowanie kwoty 100 dolarów miesięcznie w długim okresie uczyni cię bogaczem, a pomyśl tylko, co osiągniesz, odkładając 200, 300 albo 500 dolarów miesięcznie. Wydawaj mniej niż zarabiasz. Płać sobie w pierwszej kolejności. Odkładaj 10% z każdej wypłaty, a resztę przeznaczaj na wydatki bieżące. Jeśli nie jesteś w stanie tego zrobić, to zastosuj metodę, którą opisałem w poprzednim rozdziale. Zacznij od 1%, a 99% wydawaj na życie, aż to się stanie Twoim nawykiem i odkładanie większej kwoty nie będzie już dla Ciebie problemem. Kiedy byłem młody i zaczynałem karierę zawodową, Lloyd Conant. Założyciel wydawnictwa Nightingale Conant, produkującego nagrania dźwiękowe, powiedział mi: Brian, masz potencjał, żeby zarobić w życiu dużo pieniędzy. Pamiętaj tylko o jednym. Nie liczy się to, ile zarabiasz, ale to, ile pieniędzy zdołasz zatrzymać. W jaki sposób zatrzymać pieniądze? To proste. Opóźniaj i odraczaj każdy wydatek. Jeśli zastanawiasz się nad kupnem domu, samochodu, łodzi lub wycieczki, daj sobie 30 dni na decyzję. Nigdy nie śpiesz się z decyzją o dużym wydatku, nawet jeśli to jest zestaw stereo. Jeśli będziesz przestrzegać tej zasady, wydarzy się coś niesamowitego. Myślenie przez dłuższy czas o jakimś dużym wydatku sprawia, że pragnienie kupna tej rzeczy zaczyna słabnąć. Dochodzisz do wniosku, Chyba lepiej zrobię, jeśli odłożę te pieniądze i przeznaczę je na coś, co je pomnoży zamiast je wydawać. Takie właśnie nastawienie prezentują milionerzy, którzy dorobili się fortuny własną pracą. Nigdy nie kupuj nowej rzeczy, jeśli możesz kupić używaną. Badania wykazały, że milionerzy nigdy nie kupują nowych samochodów. Dlaczego? Ponieważ takie auta tracą 30% wartości w momencie wyjazdu z salonu. Tak działa amortyzacja. Milionerzy kupują dobre dwu- i trzyletnie samochody, gdy koszty amortyzacji zostały już poniesione, a auta wciąż są jeszcze na gwarancji. Kupują taki samochód i jeżdżą nim przez 10 lat, aż się rozpadnie. A te pieniądze, które inni wydają na kupno nowych samochodów, przeznaczają na zakup nieruchomości, inwestują w swoje firmy albo stosują różne metody ich pomnażania. Wystarczy, że kupisz nowy samochód raz na 10 lat i będziesz nim jeździć, dopóki nie odpadną mu koła, a zaoszczędzone pieniądze starannie zainwestujesz, aby zrobić milowy krok w stronę finansowej niezależności. Śledź swoje wydatki. Licz każdy grosz, a złotówki same będą się oszczędzać. Niedawno przeprowadzone badanie wykazało, że ludzie, którzy śledzą swoje wydatki, oszczędzają 50% więcej niż ci, którzy tego nie robią. Noś w kieszeni mały koło kołonotatnik. Za każdym razem, gdy wydasz na coś pieniądze, zapisuj to. Psychologowie odkryli, że kiedy coś zapisujemy, ta informacja trafia do naszej świadomości. Poświęcamy jej dużo więcej uwagi. Jeżeli kupujesz w kawiarni podwójne mrożone, beztłuszczowe cappuccino latte za 12 zł, zanotuj te informacje. Jeśli kupujesz gazetę albo kole, zapisz to. Jeśli jesz obiad na mieście, zapisz to. Nie pomijaj żadnego wydatku i uważnie śledź wszystkie liczby, a wkrótce automatycznie zaczniesz wydawać mniej. Ludzie odkrywają, że już po miesiącu stosowania tej metody ich wydatki maleją o 50%, ponieważ wiele rzeczy kupowali bezmyślnie, nawet się nad tym nie zastanawiając. Wnoś wartość dodaną. Jak już wspomniałem, jedynym źródłem bogactwa jest wnoszenie wartości dodanej w ten czy inny sposób. Robisz to, skupiając się na ważniejszych zadaniach. Starasz się dowiedzieć, co jest najważniejsze dla twoich klientów i robisz to dla nich. Wnosisz wartość dodaną, robiąc różne rzeczy szybciej, taniej i lepiej. To właśnie jest klucz do sukcesu w biznesie. Szybciej, taniej i lepiej. Każdego dnia szukaj sposobów na to, żeby obsługiwać swoich klientów szybciej, taniej i lepiej. Wnoszenie wartości dodanej może również polegać na redukowaniu kosztów i dawaniu ludziom więcej tego, czego pragną i potrzebują, za cenę, którą są chętni i gotowi zapłacić. Przypomnij sobie znany cytat mówcy motywacyjnego Ziga Ziglara. Możesz dostać wszystko, czego w życiu pragniesz, jeśli tylko pomożesz innym dostać to, czego oni chcą. To właśnie jest klucz do wzbogacenia się. Skąd się biorą milionerzy? W jaki sposób dzisiejsi amerykańscy milionerzy, pomijając tych, którzy odziedziczyli duży majątek w spadku, dorobili się swojej fortuny? Przedsiębiorcy stanowią 74% z nich. Spójrz na największych przedsiębiorców: Billa Gatesa, jego partnera Paula Allena, Warrena Buffeta, Larego Ellisona, Michaela Della, sama Waltona. Wszyscy zaczynali od niczego. Założyli własną firmę mając niewiele pieniędzy i włożyli mnóstwo pracy i wysiłków w to, aby ją rozwinąć. Ciekawostka: branża, w której rodzi się najwięcej milionerów, to branża telefoniczna. Druga największa grupa milionerów 10% to wysoko opłacani dyrektorzy wyższego szczebla ludzie, którzy pracują w wielkich korporacjach i mają wysokie zarobki, kupują opcje na akcje i odkładają pieniądze. Trzecia kategoria obejmująca kolejne 10% milionerów to wysokiej klasy specjaliści lekarze, prawnicy, architekci, inżynierowie którzy odnieśli sukces zawodowy i odłożyli sporą sumę. Następna grupa procent to sprzedawcy. Niektórzy pracowali w tej samej firmie przez całe życie, a inni zmieniali miejsca zatrudnienia, ale wszyscy przez całe życie zajmowali się sprzedażą. Zarobili dużo pieniędzy i sporą część z nich zdołali odłożyć. Jaka jest najważniejsza umiejętność, która pomaga w zdobyciu bogactwa? Sprzedawanie. Sukces w biznesie zależy od tego, czy potrafisz założyć firmę i coś sprzedać. Jeżeli połączymy kategorię przedsiębiorców z kategorią sprzedawców, 74% dodać 5%, to uzyskamy grupę 79% osób, które zostały milionerami dzięki sprzedaży. Ostatni procent niedziedziczonego bogactwa pochodzi ze wszystkich innych źródeł. Do tej grupy milionerów zaliczamy na przykład pisarzy, znanych aktorów i wynalazców. Czytając gazety i czasopisma, można dojść do błędnego wniosku, że jest to największa grupa bogaczy w Ameryce. Otóż nie. Ludzie, którzy przypadkowo wchodzą w posiadanie dużych pieniędzy, wygrywają je na loterii, albo zostają gwiazdami roka, należą do wyjątków. Prawie cały Twój potencjalny sukces zależy od tego, czy jesteś w stanie założyć firmę i sprzedać swój produkt lub usługę. Cechy milionerów Ze wszystkich istotnych cech milionerów, którzy dorobili się swojej fortuny ciężką pracą, najważniejszą jest uczciwość. Earl Nightingale mawiał, że gdyby uczciwość nie istniała, trzeba by było ją wynaleźć, ponieważ jest to najpewniejsza droga do sukcesu. Powód jest prosty. Każda działalność biznesowa jest oparta na zaufaniu. Nikt nie odniesie sukcesu, jeśli ludzie nie będą mu ufać. Jeżeli ktoś sprzedaje produkty lub usługi, musi się cieszyć zaufaniem klientów, pracowników, banku i dostawców. Zapewniam cię, że większość biznesmenów to jedni z najuczciwszych ludzi, jakich kiedykolwiek spotkasz. Przedsiębiorca, który jest nieuczciwy, trafia na pierwsze strony gazet. Spośród 26 milionów firm w Ameryce tylko niewielki ułamek stosuje naprawdę nieuczciwe praktyki, ponieważ prawie wszyscy wiedzą, że ten, kto jest nieuczciwy w biznesie, jest skończony. Musi się przeprowadzić do innego kraju. Tutaj nie założy już żadnej nowej firmy, ponieważ nikt nie uwierzy w jego prawość i uczciwość. Drugą cechą milionerów jest samodyscyplina. Napoleon Hill po kilkudziesięciu latach badań doszedł wreszcie do wniosku, że samodyscyplina jest kluczową cechą w gromadzeniu bogactwa. Chodzi tu o umiejętność zdyscyplinowania się do zrobienia tego, co należy wtedy, kiedy należy, bez względu na to, czy mamy na to ochotę, czy nie. Rano zmuszasz się do wstania z łóżka, potem do pójścia do pracy, gdzie skupiasz się na zadaniach o najwyższym priorytecie. Robisz wszystko, co trzeba, żeby odnieść sukces, i dzięki temu stale idziesz do przodu. Więcej na temat samodyscypliny napiszę w rozdziale dziesiątym. Trzecia cecha milionerów to umiejętność dogadywania się z ludźmi. Oni dobrze wiedzą, że jeśli chcą odnieść sukces, muszą zadowolić dużą liczbę osób, dlatego są sympatyczni. Ludzie ich lubią i chcą u nich kupować. Chcą pracować z nimi i dla nich, chcą pożyczać im pieniądze. Niezwykle ważne jest, aby świadomie starać się być miłym dla ludzi. Kolejną cechą wspólną milionerów jest to, że większość z nich ma partnerów, którzy ich wspierają. Mąż lub żona, który zawsze stoi za tobą murem, pomaga ci zaoszczędzić ogromne pokłady energii. Nie spędzasz połowy życia na randkach. Cała energia, która w innych okolicznościach musiałaby zostać zużyta na rozwiązanie problemów małżeńskich albo szukanie partnera, staje się dostępna, dzięki czemu możesz skupić się na swoim biznesie. Niemalże za każdym milionerem lub miliarderem stoi kobieta, która nieustannie go wspiera. I za prawie każdą milionerką albo multimilionerką stoi silny mężczyzna. Piątą cechą milionerów jest ciężka praca. Przeprowadzono wywiady z dziesiątkami tysięcy z nich. Prawie zawsze pojawiało się pytanie, jak zdołali zgromadzić milion dolarów. Osiemdziesiąt procent z nich odpowiedziało tak samo. Nie byłem najbystrzejszym uczniem w szkole. Nie miałem dobrych ocen. Widziałem, że wielu ludzi startuje z dużo lepszej pozycji niż ja, ale byłem gotowy pracować ciężej niż oni. Oni nie chcieli pracować tak ciężko jak ja. Niedawno pewien prezes dużej amerykańskiej korporacji opowiedział na konferencji motywującą historię o swoim znajomym, który wygrał siedem kolejnych triatlonów Ironmana na Hawajach. Jest to najtrudniejszy triatlon na świecie. Uczestnicy muszą przebiec 42 km, przepłynąć 3,8 km. I przejechać na rowerze 180 kilometrów. Prezes zapytał znajomego, jak zdołał wygrać tyle triatlonów pomimo tak silnej rywalizacji. A ten odparł Tak naprawdę wielu zawodników ma lepszą budowę ciała ode mnie, ale ja z nimi wygrywam, bo nie są skłonni wytrzymać bólu, który ja jestem gotów wytrzymać. Czyż to nie jest przyczyna sukcesów? Ludzie, którzy osiągają wielkie rzeczy, są skłonni wytrzymywać ból w postaci pracy do późna i w weekendy, cierpienia, stresu i trudności i nie pozwalają, żeby cokolwiek ich powstrzymało. Szóstą cechą milionerów jest to, że robią coś, co kochają. Większość z nich powie ci, nie przepracowałem ani jednego dnia w życiu, po prostu robię to, co kocham i dostaję za to duże pieniądze. Eksperymentując z różnymi zawodami i wypróbowując różne ścieżki kariery, staraj się znaleźć coś, co naprawdę sprawia Ci przyjemność. Jeśli pracujesz w sprzedaży, poszukaj takiego produktu, który kochasz i którego chętnie używasz. Szukaj klientów, którym uwielbiasz sprzedawać i rynków, na których chętnie pracujesz. Dzięki temu codziennie będziesz iść do pracy z uśmiechem na twarzy. Wcześniej czy później przekonasz się, że aby odnieść sukces, musisz robić coś, co kochasz. Oferuj produkt, który uwielbiasz, sprzedawaj ludziom, na których naprawdę ci zależy. Jeżeli te słowa nie pasują do tego, co robisz teraz, spróbuj czegoś innego. To wcale nie znaczy, że jesteś niewłaściwą osobą, możliwe, że po prostu obecnie znajdujesz się w niewłaściwym miejscu. Bogaty ojciec, biedny ojciec. Mój przyjaciel Robert Kiyosaki zasłynął dzięki swojej filozofii: Biedny ojciec, bogaty ojciec. Według niego ludzie dzielą się na cztery kategorie. Pierwszą z nich są osoby pracujące na posadzie. Ci ludzie pracują za pensję, nie odnoszą żadnych korzyści podatkowych, z wyjątkiem tego, co mogą sobie odpisać od wynagrodzenia. Osobie, która otrzymuje comiesięczną pensję, trudno jest osiągnąć niezależność finansową. Jak mówi mój znajomy Mark Wiktor Hansen, mają pracę, a słowo praca oznacza ciut więcej niż bankructwo. Druga kategoria ludzi to osoby prowadzące działalność gospodarczą. Są to niezależni wykonawcy pracujący na umowę zlecenie. Pracują na przychody i premie. Ale są samotnymi wilkami. Trzecią kategorią są przedsiębiorcy. Oni także są samotnymi wilkami, ale mają ludzi, którzy zajmują się wykonywaniem dla nich wyspecjalizowanych prac, dzięki czemu są w stanie zrobić więcej niż gdyby pracowali w pojedynkę. Czwarta grupa to inwestorzy. Te osoby inwestują swoje pieniądze w wytwarzanie źródeł dochodu albo czegoś, co nazywamy dochodem pasywnym. Inwestują w firmę albo przedsiębiorstwo, które są prowadzone przez inne osoby i przynoszą stałe zyski, takie jak szyby naftowe, albo nieruchomości wykorzystywane do celów komercyjnych lub mieszkaniowych. Bogactwo to dochody z innych źródeł. Mam przyjaciela, który wiele lat temu przyjechał do Stanów z Libanu, nie znając angielskiego. Teraz jest właścicielem ogromnego majątku. Kilka lat temu zapytał mnie, Brian, ile zarabiasz? Powiedziałbym, że całkiem sporo odparłem. Z mojej wiedzy na temat twojej firmy wynika, że zarabiasz mniej więcej tyle powiedział i podał kwotę, która była bliska prawdziwej. A ile masz źródeł dochodu poza pracą? Nie rozumiem. Gdybyś przestał pracować, ile miałbyś pieniędzy? Gdybym przestał pracować, wszystko by się skończyło. Byłbym jak samochód, który stanął, bo skończyła mu się benzyna. W takim razie wcale nie jesteś bogaty. Zarabiasz dużo pieniędzy, ale nie jesteś bogaty. Bogaty człowiek to taki, który ma regularne dochody bez względu na to, czy pracuje, czy nie. Poczułem się tak, jakby ktoś uderzył mnie zdechłą rybą w twarz. Postanowiłem całkowicie zmienić swoje podejście do finansów. Zacząłem poważniej myśleć o zdobywaniu aktywów, inwestowaniu itd. Ponieważ bogactwo to pieniądze w skrzynce pocztowej. Bogactwo to pieniądze, które dostajesz bez względu na to, czy pracujesz, czy nie. Według filozofii Bogaty Ojciec Biedny Ojciec, Twoim celem jest zmiana statusu z osoby pracującej na posadzie poprzez oszczędzanie pieniędzy w osobę samozatrudnioną poprzez wykonywanie prac na zlecenie. A następnie w przedsiębiorcę, który zatrudnia ludzi, żeby pracowali dla niego, i inwestora, dla którego pracują jego pieniądze i który zarabia bez względu na to, czy pracuje, czy nie. Zasadniczo prawie wszyscy zaczynają od zera. Taka jest tradycja w amerykańskim społeczeństwie. Najpierw ustawiamy się na linii startu przed wielkim maratonem, a potem zaczynamy biec. Niektórzy wygrywają, niektórzy biegną z tyłu. A niektórzy dobiegają na metę dopiero, gdy wszyscy inni zdążą już pójść do domu. Na początku masz dużo czasu, ale nie masz pieniędzy. Na kolejnych etapach kariery zawodowej dążysz do zmiany tego wskaźnika, dlatego wraz z wiekiem masz coraz mniej czasu, ale więcej pieniędzy. W końcu przekraczasz punkt, w którym twoje pieniądze zarabiają więcej niż ty. W tym momencie możesz rzucić pracę i zająć się na pełny etat zarządzaniem swoimi pieniędzmi. To jest Twój cel. Na początku swojej kariery wymieniasz czas na pieniądze, później wymieniasz pieniądze na czas. Elementy osobistego planowania finansowego Oto kilka ważnych elementów osobistego planowania finansowego. Pierwszym z nich jest celowanie, czyli wyznaczenie konkretnych życiowych celów finansowych. Określasz, jakie chcesz mieć roczne dochody w bieżącym roku, a potem w następnym i kolejnym. Decydujesz, ile pieniędzy chcesz odkładać miesięcznie, ile zamierzasz oszczędzić w każdym miesiącu. Napisz tę liczbę w prawym górnym rogu kartki. Sama czynność zanotowania tych liczb znacząco zwiększy prawdopodobieństwo osiągnięcia celu. Jeśli nie wiesz, jaki powinien być twój roczny cel, sprawdź, ile zarabiasz rocznie na swoim zeznaniu PIT. A jeżeli nie masz pojęcia, ile pieniędzy odkładać miesięcznie, to pamiętaj, że twoją naturalną skłonnością jest to, aby je wydawać. Jaki chcesz mieć majątek w danym miesiącu i roku? Wyznacz jasno sprecyzowane cele. Nie jesteś w stanie trafić w środek tarczy, jeśli jej nie widzisz. Drugi element to dokonanie bilansu. Oblicz, ile jest wart twój obecny majątek. Jaka dokładnie jest to kwota? A ile dokładnie wynosi twoje zadłużenie? Jaką kwotę uzyskasz po odjęciu tej drugiej kwoty od pierwszej? Ile miałbyś, miałabyś pieniędzy, gdybyś musiał, musiała sprzedać dzisiaj wszystko, co posiadasz? Przeanalizuj dokładnie swoją sytuację finansową i zrób listę. Wyobraź sobie, że musisz sprzedać cały swój majątek, bo przeprowadzasz się do innego kraju. Musisz zorganizować wyprzedaż garażową i pozbyć się wszystkiego, co posiadasz. Ile zebrałbyś, zebrałabyś pieniędzy, gdybyś musiał, musiała wszystko sprzedać? Niektórzy mogą powiedzieć: Moje meble są warte 100 tysięcy złotych. Ale gdyby mieli je sprzedać, ile tak naprawdę by za nie dostali? Odpowiedź brzmi: 10 groszy od jednej złotówki. Jeśli nagle musielibyśmy sprzedać większość naszych rzeczy osobistych, mielibyśmy szczęście, gdybyśmy za każdą wydaną złotówkę odzyskali od 10 do 20 groszy. Dlatego odpowiedz sobie szczerze. Jaki jest naprawdę Twój majątek dzisiaj i jaki masz plan na emeryturę? Przeanalizuj swoją obecną sytuację. W lewym dolnym rogu kartki napisz, ile wynosi dzisiaj Twój majątek. W prawym górnym rogu masz już zapisany swój cel. Narysuj linię łączącą te dwie kwoty. To informacja, ile jeszcze musisz zrobić, żeby zebrać dwudziestokrotność swoich rocznych kosztów. Trzecim elementem jest cięcie, czyli redukcja kosztów. Zastanawiaj się nad każdym wydatkiem i oceniaj go przed podjęciem ostatecznej decyzji. Zanim wydasz pieniądze, zanotuj ten wydatek, przemyśl go i przedyskutuj z innymi osobami. Nie podejmuj decyzji o kupnie pod wpływem nagłego impulsu. Odkładaj w czasie każdą dużą decyzję o zakupie. Analizuj swoje największe miesięczne wydatki i szukaj sposobu na ich zredukowanie bądź wyeliminowanie. Większość ludzi kupuje największy dom, na jaki ich stać. W czerwcu 2021 roku majątek Warrena Buffetta był szacowany na ponad 108 miliardów dolarów. Tymczasem Buffett mieszka w tym samym domu, który kupił 30 lat temu – i jeździ tym samym samochodem co 10 lat temu. Sam Walton, zanim umarł, jeździł dziesięcioletnim pick-upem. Podejście do pieniędzy, prezentowane przez tych milionerów, przekładało się na wszystko inne, co robili. Nieustannie szukali sposobów na obniżenie wydatków. Ty musisz zrobić to samo. Czwarty element dotyczy zwiększenia swojej wartości. Skup się na swojej stawce godzinowej. Jaka jest obecnie? Aby ją obliczyć, podziel swoje roczne wynagrodzenie albo dochody przez 2000 tysiące średnią liczbę godzin przepracowanych w ciągu roku. Jeżeli na przykład zarabiasz obecnie 50 tysięcy złotych rocznie, po podzieleniu tej kwoty przez 2000 otrzymasz 25 zł za godzinę. A zatem podwojenie Twoich dochodów jest równoznaczne ze zwiększeniem stawki godzinowej do 50 zł za godzinę. Co możesz zrobić, żeby zwiększyć swoją wartość tak, aby ktoś inny był skłonny zapłacić Ci 50 zł za godzinę Twojej pracy? To pytanie przypomina nam o prawie trzech. Jakie trzy zadania, które wykonujesz, wnoszą największą wartość do Twojej pracy i co możesz zrobić, żeby osiągnąć w nich jeszcze większą biegłość. Zastosuj regułę 80/20 w odniesieniu do swojej pracy. Jakie 20% rzeczy, które robisz, generuje największą wartość? Co musisz zmienić, żeby przeznaczać na nie więcej czasu w ciągu dnia? I wreszcie, przygotuj się na zmianę pracy. Kiedyś podczas kursu podszedł do mnie młody mężczyzna. Powiedział, że ma 25 lat. Chcę zmienić swoje życie na lepsze, ale jestem hydraulikiem. Od kilku lat przygotowuję się do egzaminu czeladniczego. Pracuję w firmie hydraulicznej, ale u nas dobrze zarabiają tylko sprzedawcy. Zajmują się sprzedażą sprzętu hydraulicznego wykonawcom. Dlaczego i pan nie zostanie sprzedawcą? Spytałem. Wtedy musiałbym przerwać szkolenie. Niech pan zapomni o szkoleniu. Pańskim najważniejszym obowiązkiem jest zarabiać tak dużo, jak tylko jest pan w stanie zarobić. Dobrze się pan zna na hydraulice. Ma pan dużo wspólnego z ludźmi, z którymi pan rozmawia. Nigdy nie myślałem o tym w ten sposób, ale ja nie umiem sprzedawać. Może się pan tego nauczyć, słuchając programów audio, czytając książki i biorąc udział w kursach. Dobry Boże, tak właśnie zrobię, odparł. Jakieś dwa lata później, na innym kursie, podszedł do mnie mężczyzna i spytał: Pamięta mnie pan? Byłem hydraulikiem. Doradził mi pan, żebym zmienił pracę i tak zrobiłem. Teraz zarabiam trzy razy więcej niż wtedy, gdy pracowałem jako hydraulik na pełen etat. Nigdy w życiu nie zarabiałem takich pieniędzy. Mogłem kupić lepszy dom dla moich dzieci i lepszy samochód. Mamy lepsze życie, jeździmy na lepsze wakacje. Bardzo panu dziękuję za tę radę. Na niektórych stanowiskach możesz dojść do górnej granicy. Bez względu na to, jak ciężko będziesz pracować i jak dobry, dobra będziesz w tym, co robisz, firma po prostu nie zapłaci ci więcej. To oznacza, że nadszedł czas, aby poszukać lepszej pracy. Jesteś już gotowy, gotowa. Jesteś dobrą partią. Jesteś osobą, którą pracodawcy będą chcieli zatrudnić.